Bardzo dziękuję. Witamy serdecznie. Pozwólcie, proszę Państwa, że na początku kilka słów o naszych prelegentach. Zacznę może od nieco starszego księdza doktora Leszka Łysienia, kapłan diecezji. Wiedziałem, że zareaguje na to nieco starszy. Kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, wykładowca metafizyki, filozofii Boga, filozofii religii oraz antropologii filozoficznej, autor kilku książek, tłumaczeń, ale chciałbym przypomnieć przede wszystkim dwie ostatnie, czyli Przygody myślenia religijnego oraz ostatnia książka Myślenie według Ewangelii. Obie bardzo ciekawe, dostępne, oczywiście zachęcamy do nabycia i czytania. Drugi prelegent, również bardzo znany, ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk, jest prezbiterem archidiecezji katowickiej, teologiem, adiunktem Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się teologią systematyczną, zwłaszcza chrystologią, porusza problemy metodologiczne teologii współczesnej, historii teologii i jeszcze wiele innych spraw strony naukowej. Jeśli myślę, obaj księża będą chcieli coś więcej na ten temat powiedzieć, to jak najbardziej do tego zachęcamy. Proszę Państwa, temat bardzo ciekawy. Chrystus filozofii, a Chrystus wiary. Powiem Wam szczerze, że jestem równie ciekawy, czy po tym spotkaniu coś nam się rozjaśni. To już chyba do historii przechodzi, że gdy spotykają się filozof z teologiem, to może być bardzo ciekawie. Obaj nasi księża są kapłanami Kościoła katolickiego. Ale ciekawostką jest, że właśnie jeden ksiądz Leszek mówi o sobie, że jest filozofem, ksiądz Grzegorz mówi, że jest teologiem. Obaj panowie znani, choć muszę wam zdradzić taką tajemnicę, że dzisiaj chyba pierwszy raz się widzą i dzisiaj pierwszy raz też się poznali. Moi drodzy, o Chrystusie, o Jezusie każdy z nas zasadniczo więcej lub mniej wie, dlatego że jest to postać wiodąca w Ewangelii, a przecież Ewangelię czytamy, uczymy się o Chrystusie od najmłodszych lat. Myślę także, że wszyscy zadajemy sobie pytanie, kim On tak naprawdę jest. Najczęściej, kiedy myślimy o naszym Panu, o Chrystusie, właśnie myślimy w takim kontekście, w takich kategoriach, że jest naszym Panem, że jest Zbawicielem, że jest kimś najważniejszym w naszym życiu, że przyniósł pokój. No, często mówimy o takim Panu Jezusku, tak? Pan Jezusek w naszym życiu. Ale ja bym chciał rozpocząć tę dyskusję takim hasłem, wydaje mi się trochę nietypowym, także z podpowiedzi. Mianowicie postawić takie hasło, czy taki problem, że Chrystus jest skandalem. Chrystus wcale nie jest tym, który przynosi tylko i wyłącznie pokój i spokój, czy święty spokój, ale jest skandalem. Nawet gdybyśmy spojrzeli z punktu widzenia historii, ile krwi, ile wojen, ile prześladowań, niepokoju. No właśnie. I to pytanie. Czy zgadzasz się z tym, drogi Leszku, chciałbym do Ciebie skierować. Czy zgadzasz się z tym, że Chrystusa można nazwać skandalem, a jeśli tak, to w jakim kontekście? No ja jestem trochę zaskoczony, dlatego że filozofia ancilla teologię, czyli filozofia jest służką teologii, jako służka. Jestem ponoć przedstawicielem filozofii, powinienem Panu swojemu oddać głos jako pierwszemu. Nie wiem. Rozumiem, że to jest przerzucenie na mnie, tak? Nie, dobrze. Dobrze, skoro prowadzący wskazał mnie, skandalon to znaczy tyle co kamień, o który się potykamy. To jest coś, co leży na drodze, no i sprawia, że
ta droga nie jest łatwa. Możemy się przewrócić, potknąć, zawadzić o ten kamień, skandal. W tym sensie niewątpliwie Chrystus jest skandalem. Ja może Państwu przytoczę taką anegdotę z życia Martina Bubera. To był inicjator filozofii dialogu. Żyd miał, brał udział w takim spotkaniu chrześcijańsko-żydowskim i zagaił to spotkanie w ten sposób. Szanowni Państwo, pomiędzy nami jest wiele wspólnego. Mamy ze sobą wiele wspólnego, wbrew temu, co mogłoby się wydawać. Bo i wy, i my, czyli wy chrześcijanie, i my Żydzi, czekamy na Mesjasza. Wy wierzycie, że On już przyszedł, odszedł i przyjdzie po raz drugi. A my uważamy, że jeszcze Go nie było, że dopiero przyjdzie. I kiedy On przyjdzie, to ja mam taką nadzieję, że będę stał wystarczająco blisko Niego i kiedy my Mu zadamy pytanie, byłeś tu już raz, to ja szepnę Mu na ucho, nie odpowiadaj. Proszę Państwa, wiadomo o co chodzi. Chrystus jest tym, który poróżnił na wieki wieków, no w każdym bądź razie w jakiejś nieskończonej perspektywie Żydów i chrześcijan, ale też poróżnił Żydów i Mahometan. Ja tutaj się posłużę taką wypowiedzią Miłosza, który uprawiał bardzo ciekawą chrystologię i nie do końca był przekonany, że Chrystus jest Bogiem. I zadaję takie pytanie, czy wy, w jednym ze swoich utworów, czy wy uczniowie Jezusa nie rozumiecie, czym jest dla uszu ludzi pobożnych wasze twierdzenie, że ten człowiek był Bogiem? Dla uszu pobożnych, czyli dla uszu żydowskich. Czy wy nie rozumiecie, czym jest to twierdzenie? Skandalem. Jest bluźnierstwem. I to jakoś ustawia nas, czy ustawia Chrystusa wobec nas w pewnym świetle. Co to znaczy, że Chrystus jest skandalem? W dalszym ciągu pytamy. To znaczy, że nie jest elementem pewnej ładnej układanki świata. Nie jest tym, który wpisuje się w świat jak fragment puzli. Bo gdyby tak było, no to co? No to byłby Napoleonem, byłby Konfucjuszem, byłby Lao Tse, byłby Buddą. Oni wszyscy jakoś wpisali się zgrabnie w układankę świata. A Chrystus nie. Właśnie w tym rzecz, że nie. Jest w tej perspektywie jest kimś, kto rozbija wszelkie schematy. Rozbija schematy, jakie by chciała nałożyć na niego teologia, a ona jest specjalistką w poskramianiu tej inności Chrystusa. Oczywiście filozofia, która nie ma pojęcia, kim jest Chrystus i próbuje na różne sposoby Go oswoić, próbuje na różne sposoby wpisać Go w pewne schematy myślenia, w pewne pojęciowe, piętrowe dywagacje, przykładem Hegel, przykładem Kant, przykładem Leibniz i tak dalej można by wymieniać tych myślicieli, którzy byli zafascynowani Chrystusem jako myśliciele, jako filozofowie, ale kompletnie nie mieli pojęcia, kim On jest. I zmagali się z Nim, ale zawsze kończyło się to porażką. To znaczy, z tego, co oni próbowali
wykoncypować z Chrystusa wychodziła karykatura. A więc Chrystus jest nie do ogarnięcia, nie do ujęcia, wymyka się nieustannie. Państwu tylko na koniec tej wypowiedzi powiem, przypomnę tą scenę z Emaus, kiedy to uczniowie najpierw go nie poznają, mają problemy z identyfikacją tego przypadkowego towarzysza drogi, a kiedy już go poznali, kiedy nareszcie coś zaiskrzyło, on zniknął w nim z oczu. I to jest sposób bycia, sposób przejawiania się Chrystusa. Prawda? W momencie, kiedy zdawałoby się, że wszystko zostało nareszcie uładzone, on się usuwa. Wymykająca się obecność. To bardzo. Zratuj się, kto może. Państwo zauważenie, to były takie oskarżenia w stronę teologii, co mnie jako prowokacje zakładam. Ja chciałbym od innego końca zacząć. Oczywiście filozofowie, nasi bracia, kochani, mają tendencję do tego, żeby właśnie budować od razu teorię. Taką abstrakcyjną i oderwaną. Bo filozof ma prawo. To jest fajne, bo oni nie muszą się tam odnosić do rzeczywistości właściwie. Natomiast jednak... Stereotypizacja filozofii. Oczywiście, że tak. Świadoma i będąca prowokacją, bo teraz będzie musiał ksiądz odpowiedzieć na ten temat. Natomiast jednak tam jest jakaś historia, to znaczy jakiś Jezus. Bo myśmy, proszę zwrócić uwagę, zaraz polecieli do Chrystusa, czyli do tytułu, który określa funkcję. Tam jest jeszcze jedna warstwa wcześniej, to znaczy tam jest jakiś Jezus z Nazaretu. Czyli to konkretna postać ludzkiej historii, która została zapamiętana przez ekipę uczniów, która Jezusowi towarzyszyła. I właściwie, jeżeli możemy się odnieść do jakiegoś absolutnie nieusuwalnego faktu historycznego, to, że po niejakim Jezusie z Nazaretu zostaje grupa uczniów. Jeżeli coś jest nieredukowalne zupełnie, to po Jezusie zostaje grupa uczniów, która twierdzi, że zapamiętała Jego nauczanie, zapamiętała Jego gesty i że ta pamięć dla nich jest determinująca dla oglądu rzeczywistości. Tak? I oni zaczynają od lat 50. potem spisywać w ogóle tą historię i tak dalej, z tego mamy Nowy Testament. Tam na początku jest człowiek, który zostaje rozpoznany jako Mesjasz, jako Chrystus. I bieda, rzeczywiście, i tu się zgodzę z tego, to znaczy teologia ma tendencję do wygładzania tego w jednym miejscu. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę, że my w ogóle to człowieczeństwo potrafiło bardzo sprawnie w kościołach chrześcijańskich różnych odkładać na bok. Na rzecz takiej narracji, że oto Bóg przyszedł głównie. No tam człowieczeństwo tam było, dobra, ale to dobre. Natomiast doświadczenie uczniów było raczej doświadczeniem innym, to znaczy było doświadczeniem człowieka, który jest tak dziwny, że właściwie my się zaczynamy pytać, kimże on jest. To pytanie wybrzmiało w Ewangeliach w różnych miejscach. Kimże on jest, że coś tam. I myślę, że chrześcijaństwo ujmuje ten skandal w taki dobitny bardzo sposób, zapamiętując kilka, zwłaszcza wątków nauczania Jezusa, które są moim zdaniem do dziś nieprzetrawione przez chrześcijaństwo do końca i chyba w ogóle nieprzetrawialne. To są niestrawne. Ja bym powiedział tak, że Chrystus powoduje niestrawność raczej. Pierwsza to jest, to ja będę używać takich zdań, które są paradygmatyczne dla pewnych sytuacji. One są bardziej obrazkiem, tak, ikoną, za którą się chowa więcej rzeczywistości. Ano to, że szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.
jeżeli się mocno przejąć tym podejściem, to mamy relatywizację znaczenia kultu i właściwie wszystkiego. Jeżeli ktoś zrelatywizował religię do gruntu i do kulu, to był Jezus. I to nie jest jedno miejsce. To jest w ogóle we wszystkich możliwych kierunkach Ewangelii. I to jeszcze zrelatywizował antropocentrycznie, to znaczy, że o człowieka chodzi. Nawet kryteria sądu, nie wiem, czy Państwo kojarzą, ale jedyne kryteria sądu poważne, które mamy, to nie są w odniesieniu do tego, jak człowiek czci Boga. Kompletnie nie mamy być sądzeni. Mamy być sądzeni z tego, czy przyjęliśmy w dom przybysza, czy nakarmili się głodnego i tak dalej, i tak dalej. To jest w ogóle odwrócenie porządku myślenia religijnego. Pozycja grzesznika. Normalnie po naszemu powinno być tak, że jak ktoś coś zrobi źle, to Bóg powinien być od karania. Bo inne podejście jest niewychowawcze. A Jezusowy Bóg zachowuje się kompletnie niewychowawczo. Lata za grzesznikami tam po górach w ogóle. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że w parafii miałem konferencję o przypowieściach. No i mówię o tych przypowieściach, tam owca, drachma, tam Bóg, który szuka człowieka i tak dalej, tego grzesznika cały czas szuka. No i tam potem zaczynają się pytania, zgłasza się taki pan, takim pięknym śląskim, księże, ale to jest jednak niefajnie, że ten pan Buczek to się tak starał o tych grzeszników, a my to nic. I cały czas mamy tendencję do myślenia, że grzesznik to jest w ogóle coś inne też. Co nam zaciemnia Ewangelię dość mocno. Ten Bóg jest niewychowany. Deklaruje na początku, że przebaczy. Jakby powiedział, jest kara taka, nie? To im surowsza, tym lepiej. To może by to było wychowacze, ale... Tam jest więcej takich wątków. One nam rozwalają wszystkie całe porządne myślenie religijne. To, co biedna ewolucja w nas jako atawizmy religijne wypracowała, z trudem Jezusie zostaje zakwestionowany. I tam jest potem niestrawnie z tym. Bo to się przejawia w tym, czego my z kolei jako księża doświadczamy już pasterstwie, nie? Bo my dostajemy takim komunikatem, oczywiście nie wprost sformułowanym, ale powiedzcie nam w końcu, co my mamy minimalnie robić, żeby tam się zabezpieczyć przed piekłem. Czy to jest grzech, czy nie? No w końcu nam powiedzcie dokładnie, bo ta odpowiedzialność nas już wkurza w ogóle, tak? Jakieś rozeznawanie, zastanawianie się, jest, czy nie jest. No tak po cichu byśmy chcieli mieć jasność, że bo wtedy byśmy sobie tam spełnili te minimalne obowiązki i by było z głowy, tak? A w Chrystusie nagle robi się rzecz nieprzyjemna, bo tam pada wyzwanie do tego, żeby wydać życie za drugiego. Tam nie ma żadnego minimum. Tam wezwanie jest takie, że na tym polega pójście za Chrystusem, że się idzie aż do wydania życia. Co więcej, jeśli ktoś chce zachować swoje życie, na tym świecie straci je, a ten, kto straci swoje życie z mego powodu, to nie zachowa. Czyli nagle okazuje się, że religia przestaje być sposobem na wspieranie instynktu samozachowawczego. Bo to normalnie funkcjonuje w taki bardzo fajnie ten właśnie sposób, jako silny wspieracz instynktu samozachowawczego. W Jezusie pojawi się sygnał pod tytułem a nie akurat. Nie tędy droga. I to jest coś, z czym my potrafimy mieć problem. Myślę, że to jest właśnie Jezus, to znaczy to jest nauczanie Jezusa z Nazaretu, tak zostało zapamiętane przez Jego uczniów. I to jest klucz problemu. Potem cała reszta jest konsekwencją mniej lub bardziej wyostrzoną tego pierwszego zjawiska, to znaczy tego zostało zapamiętane w nauczaniu Jezusa. Ja
się bardzo cieszę, że ksiądz Grzegorz poruszył ten, bo tu jest kilka wątków, które trudno objąć jedną wypowiedzią, ale to jest jakoś istotne, że Jezus nie był człowiekiem religijnym. W ogóle nie był pobożny. Wedle standardów, jakie my przypisujemy pobożności. Nie był człowiekiem religijnym. W znaczeniu, jakie my wiążemy z religią, to co było powiedziane, jako wyraz instynktu samozachowawczego. Zresztą jego atak bardzo mocny na ludzi religijnych, na tak zwanych homines religiosi, czyli faryzeuszów, jest tutaj bardzo wyrazisty i jednoznaczny. On kieruje całe swoje odium, jeśli tak można powiedzieć, całą swoją może niechęć, może nie nienawiść, ale niechęć w kierunku ludzi religijnych właśnie. Czyli tych, którzy muszą mieć wszystko uładzone, wszystko uporządkowane, wpisane w pewien schemat, objęte przepisami. Tutaj tego nie ma. Chrystus w ogóle nie jest pobożny. Tutaj w ogóle nie można w tych kategoriach patrzeć na Jezusa. I to jest jakieś wyzwanie niesamowite, że On nas wytrąca z pewnych narzuconych, odziedziczonych schematów myślenia religijnego. Następna kwestia, która tutaj się wyłoniła, to jest sprawa tego, że Jezus z Nazaretu, człowiek, który przyszedł na świat w określonym miejscu, w określonym czasie historycznym i który jako taki jest bytem przygodnym, że on nagle zostaje wyniesiony do zasady, która ma wyjaśniać całą historię ludzkości. Chodzi o niezbywalne, konieczne prawdy rozumu, które są takie same dla wszystkich epok i całych dziejów świata i przypadkowe prawdy historyczne. Jak to pogodzić? Jak ten przypadkowy ktoś, Jezus z Nazaretu, staje się kluczem do wyjaśnienia całych dziejów ludzkości? To był problem. On nieustannie się pojawiał w różnych konfiguracjach, ale problem ten ciągle pozostaje. Ktoś przypadkowy, żyjący w określonym czasie i przestrzeni, staje się kluczem do rozumienia wszystkiego. Na jakiej podstawie? Gdzie? Skąd? To pytanie zadawali i teolodzy, i filozofowie. I właściwie ono ciągle jest pytaniem, na które nikt nie znalazł właściwej odpowiedzi. My tej odpowiedzi próbujemy poszukiwać i myślę, że może dzisiaj uda się na jakiś trop trafić. Ale jeszcze raz pytam, na jakiej podstawie Jezus z Nazaretu staje się Chrystusem Wszechświata? To jest najfajniejsze pytanie prawdopodobnie. Ale odpowiednie, wbrew pozorom, nie jest taka trudna. Znaczy, znowu, jeżeli się prześledzi historię. Doświadczenie decydujące o powstaniu chrześcijaństwa, zaraz po tym towarzyszeniu Jezusowi, to jest doświadczenie, spotkanie ze zmartwychwstałym. Chrześcijaństwo jest lub nie jest w zależności od wiary zmartwychwstałej. Państwo zapewne kojarzą takie zdanie, bo ono jest niezwykle często cytowane. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara. Tak? Daremne nasze przypowiadanie. A potem co jest dalej? Teraz ciekawe. Tego, co jest dalej, nie pamięta. Kto pamięta, co jest dalej? Tym samym zdaniem, bo to zdanie idzie dalej.
i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Doświadczenie wyjściowe, z którym apostołowie wychodzą z tego procesu, który my nazywamy Paschą, tak? Śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa, zesłanie Ducha Świętego, czy doświadczenie zstąpienia Ducha Świętego raczej bardziej. Oni wychodzą z przekonaniem, że zostały im odpuszczone grzechy. To znaczy, że towarzyszenie Jezusowi doprowadziło ich do zupełnie nowej sytuacji przed Bogiem, której sami nie byli w stanie wytworzyć. Jest nowe życie. My to gubimy, tę świadomość, głównie dlatego, że jesteśmy chrzczeni jako dzieci. Czy ktoś jest na sali, kto był ochrzczony jako dorosły? Nie ma. To oznacza, że my po pierwsze w ogóle nie pamiętamy chrztu, tym bardziej nie pamiętamy niczego sprzed chrztu. I w związku z tym naszym doświadczeniem odpuszczenia grzechów jest spowiedź. Tak? Czyli nawet rachunek sumienia, tam przychodzenie do księdza, gadanie o tym wszystkim i tak dalej. Jakbyście byli chrzczeni jako dorośli? Wyznawalibyście grzechy? Chrzcie się nie wyznaje grzechów. Dostaje nowe życie gratis, z absolutną darmowością. To jest ich podstawowe doświadczenie. W Chrystusie są nam odpuszczone grzechy? Tak po prostu, bośmy zaufali Chrystusowi. I to doświadczenie nowości jest pierwotne. Poczytajcie pod tym kątem Nowy Testament. On jest pełny zdumienia, że to się w ogóle wydarzyło. Dlaczego oni idą do wniosku dalej? Znaczy, co do tożsamości Chrystusa. Bo następne pytanie jest takie, kimże on jest, jeżeli to się wydarzyło? Co to jest za gość? Bo jeżeli to był tylko człowiek, to nie ma prawa być takiego skutku. Ten skutek idzie dalej niż tylko efekt nauczania. To idzie znacznie głębiej, egzystencjalnie nas ustawia w innym miejscu. I ostatecznie wniosek o boskości Chrystusa jest wnioskiem dotyczącym, my to nazywamy technicznie soteriologii, to znaczy doświadczenia zbawienia. Jakby prześledzić historycznie, a ja się tym zawodowo zajmuję, te pierwsze zupełnie warstwy kształtowania się tego, co potem będzie dogmatem ostatecznie o boskości Chrystusa, to on się rodzi z tego. Z przekonania, że jeżeli takie są skutki, których my doświadczamy, to ten, przez którego te skutki przychodzą, musi być znacznie więcej niż skutki. To znacznie więcej dochodzi do poziomu tego, który mamy w Ewangelii Jana, w Polsce. Boga nikt nigdy nie widział. Koncepcja prologu. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczy. To jest jedno z najbardziej rozdzierających zdań w historii myśli religijnej. Proszę zwrócić uwagę, że tam po pierwsze się zdwaja Bóg, bo mamy Boga i jednorodzonego Boga. Po drugie, Bóg, który powinien być porządnie mężczyzną, ma łono i w tym łonie jeszcze ktoś siedzi. W związku z tym istnieje obawa, że to jednak jest kobieta. A poza tym jeszcze mamy pouczenie, które wykracza poza widzialność Boga. To znaczy poza niewidzialność Boga, do widzialności czy do słyszalności w naszym świecie. To jest końcówka pierwszego wieku, początek drugiego wieku, kiedy już myśl chrześcijańska zdołała znaleźć sobie kategorię na wypowiedzenie. A wcześniej są inne sposoby jeszcze na próbowanie powiedzenia tego, ale to się nie rodzi gdzieś tam strasznie późno. To się rodzi przyklejone do tego pierwotnego doświadczenia. Są nam odpuszczone grzechy. To nas ustawia inaczej w ogóle, doświadcza do Boga w zupełnie nowej sytuacji. Dlatego wątek nowego życia tam jest na okrągło. No ja mam poniekąd trochę ułatwione zadanie teraz, dlatego że no, oczywiście to objaśnienie jest objaśnieniem teologa. Oczywiście przekonujące w perspektywie teologicznej, ale do mnie jeszcze nie do końca docierające.
Dlaczego? Dlatego, że dobrze, mamy eksplozję zmartwychwstania. Rzeczywiście tutaj odsłania się ta powszechna prawda, klucz do rozumienia dziejów ludzkości. No i wpisane w to wydarzenie, wpisane odpuszczenie grzechów. Coś nieprawdopodobnie nowego, jakieś nowo. No dobrze, ale przecież zmartwychwstania nikt nie widział. Nikt go nie oglądał. Zmartwychwstanie właściwie jest transhistoryczne, pozahistoryczne, wykraczające poza historię. W gruncie rzeczy jest to doświadczenie tak nowe, tak inne, tak niepojęciowalne, że oczywiście od razu pojawia się cała kaskada przeróżnych prób językowych zmagania się z tym wydarzeniem. Powstał z martwych, zasiadł po prawicy Ojca. No zresztą ksiądz Grzegorz jako teolog tych określeń, tego zmagania się języka z wydarzeniem zmartwychwstania jest zupełnie i wyraziście świadom. A więc mamy do czynienia przede wszystkim ze zmartwychwstaniem w języku. W języku. Nie mamy do czynienia ze zmartwychwstaniem w perspektywie doświadczenia. Dobrze, ja przyjmuję to doświadczenie zmartwychwstania w języku i w ogóle przyjmuję to doświadczenie jako onus probandi, czyli ciężar, który dowodzi czegoś, dowodzi rzeczywiście boskości Jezusa Chrystusa. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz. Mianowicie, skoro to Bóg, to rodzi się pytanie, i tu się posłużę znowu Miłoszem, lubię tego poetę, i on zadaje w innym swoim utworze takie pytanie. Nie rozumiem, dlaczego tak być musiało. Miłosz jest poetą, tak? Ale jest też myślicielem, jest filozofem. W pewnej mierze też teologiem. Napisał traktat teologiczny u końca swojego życia. Nie rozumiem, dlaczego tak być musiało, żeby Syn Boga umierał na krzyżu. Nie odpowiedział nikt na to pytanie. Żeby człowieka krwią broczącego z ran ogłosić Bogiem i władcą wszechświata, trzeba było szaleństwa. Dostateczny dowód, że nasz gatunek sięga po niemożliwe. Kapitalne słowa. Nikt nie odpowiedział na pytanie, dlaczego Bóg na krzyżu. Ja bym to doświadczenie uczynił doświadczeniem fundamentalnym. Dlaczego Bóg na krzyżu? I dlaczego ta eksklamacja z krzyża, nie wierzę, że to było cytowanie psalmu. Nie wiem, jak wy się na to tam zapatrujecie. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy to była cytacja? Czy Jezus umierający na krzyżu bawił się w cytatologię? No oczywiście, że nie. To było jakieś przemożne, najgłębsze doświadczenie opuszczenia Boga przez Boga. Niewiarygodne, jedyne w swoim rodzaju. Wyłączne w tym konkretnym przypadku. W przypadku Jezusa z Nazaretu, a raczej Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. Prawda? I tu wchodzimy w ten ogromny nurt cierpienia. Ja myślę, że dlaczego my w Chrystusie, w Jezusie Chrystusie widzimy klucz
do rozumienia wszechświata. Myślę, że dlatego, że on jak nikt wszedł w rzeczywistość cierpienia. W rzeczywistość bólu, który jest integralnym składnikiem wszechświata. A właściwie, tak prawdę mówiąc, jest integralnym składnikiem bycia człowiekiem. Kwestia cierpienia. Nie wiem, jak ksiądz tą rzecz widzi. Ja najpierw jeszcze do wcześniejszego wątku, bo jak już mówiłem, że Chrystus jest skandalem, to Chrystus skandalem dla filozofów jest dlatego, że ośmielił się zmartwychwstać poza językiem. Znaczy, zwyczajnie tak po prostu powstać zmartwych. Przez to jest skandalem dla filozofów. Bo oni z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. To jest sposób, w jaki oni opisują to doświadczenie. Teraz oczywiście my możemy się urwać od tego opisu i próbować zrobić jakąś wzniosłą teorię zmartwychwstawania w języku, czy też w innych jeszcze miejscach. A co jeśli jest po prostu tak, jak oni to zapamiętali i opowiedzieli? To znaczy, że jedli z nimi, pili po jego zmartwychwstanie. Nie ma większego skandalu niż wiara w to. Obawiam się ciągle. To jest przezabawne, jak się z filozofami spotykam. A czy my nie oswajamy wszelkiej naszej rzeczywistości zewnętrznej wobec nas, innej, za sprawą języka, używając języka, nihil sine voce est, żebyśmy mogli dotknąć rzeczywistości, musimy ją nazwać. Mam inne doświadczenie. To zrozumienia musimy nazywać. Są doświadczenia, które już nastąpiły, a my ich jeszcze nie rozumiemy. Nie wiem, czy Państwo się kiedyś zakochali, ale jest taki moment w zakochaniu, w którym już jesteśmy zakochani, a kompletnie nie rozumiemy, co tam się dzieje. No tak, ale przecież... Potem potrzebujemy języka rzeczywiście, żeby to ponazywać i powiedzieć, zadelirować. Ale najpierw jest coś, co jest przed jeszcze... Przyswoić, oswoić. Uczynić swoim. I po to jest język. Oczywiście, że rozumienie, ale to dopiero jest język pojęciowy. Natomiast jeżeli chodzi o głębszą czy bardziej pierwotną warstwę języka, no to jest sprawa oswojenia, a nie rozumienia. Rozumienie dopiero się dokonuje na poziomie języka pojęciowego. Natomiast tu, w wypadku zmartwychwstania, nie było języka pojęciowego, tylko to był język no, jakoś dotykający doświadczenia, czy próbujący oswoić to doświadczenie, powstać z martwych, egeirein i tak dalej, anastazin i te wszystkie terminy, które nie były na poziomie pojęcia jeszcze. To nie jest język pojęciowy. Ale tam jest jeszcze coś głębiej. To znaczy, być może po prostu powstał z martwych, oni go widzą i potem muszą znaleźć do tego jakiś język. Co wtedy? No widzą, ale widzą już post factum. Samego zmartwychwstania nie widzieli. W ogóle nie mają pojęcia, co to znaczy zmartwychwstać. Tak samo jak... Nie twierdzi, natomiast widzą dość istotny skutek tego, że zmartwychwstania, to znaczy delikwent, który był ewidentnie martwy, teraz ewidentnie martwy nie jest. To jest dość istotny skutek procesu zmartwychwstawania, jakkolwiek on przebiegł. Dobrze, ja się z tym zgadzam, tylko kwestia jest taka, że no cóż, teolodzy mają taką tendencję, tu znowu się odwołam do Miłosza, że to, że formułują twierdzenia, które są jak kulki okrągłe, eleganckie i wszystko załatwiają. Tak, to jest sposób na to, żeby takim okrągłym zdaniem się obśmieć z teologii, bo to jest dokładnie ta sama metoda. Jeżeli już, także przyganiał... No tak, ale to... rzecz poety tak sprawę klarownie, w miarę naświetlać, prawda? Natomiast u teologów jest ta chęć, żeby nad pewnymi doświadczeniami
radykalnymi przejść do porządku dziennego. One, będąc radykalne, stanowią część porządku dzielnego naszej rzeczywistości. Jeżeli mówimy, że cierpienie jest doświadczeniem powszechnym, to właśnie to mówimy. Znaczy, że to jest doświadczenie prawie że codzienne nasze, począwszy od bólu zęba, poprzez śmierć bliskiej osoby, skończywszy na jeszcze innych rozdzielających. Tak, ale przecież cierpienie jest wpisane w twórczość, cierpienie jest wpisane w miłość. We wszystko, co najpiękniejsze ludzkie jakości. I czy my go nie oswajamy na co dzień, nieustannie i na okrągło, także poprzez poezję i różne tego typu rzeczy? Teologia nie może tego robić. Wszyscy mogą, tylko teologowie, nie? Nie, teologia właśnie w tym rzecz, że ona się z tym doświadczeniem próbuje łatwo uporać i przejść od razu do porządku dziennego w kwestii Boga również. Ona usiłuje oswoić Boga. I to jest, no i to jest, myślę, jakiś ogromny, bolesny grzech teologii. Oswajanie Boga. Problem polega na tym, że w chrześcijańskim rozumieniu Bóg się oswoił przez wcielenie. Znaczy, w równym stopniu się oswoił, jak i wyobcowany. Nie, on wyobcowany był wcześniej. Właśnie chrześcijańskie rozumienie jednak jest ciut inne. To znaczy ten Bóg, którego nikt nigdy nie widział, on w Chrystusie i we wcieleniu staje się bliźnim. Znaczy staje się jednym z nas i przechodzi przez właśnie te doświadczenia, łącznie z Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. I to jest racja, dla której teologia pozwala sobie na tak skandaliczne rzeczy, jak oswajanie Boga. Który oswoić się nie daje. Czy ona ma tę świadomość? Ma. Cieszę się bardzo. Ale to jest na jednym końcu. Na drugim końcu on się stał człowiekiem. I ja nie mam Państwu czasu wykładać teraz ortodoksyjnego dogmatu, nie? Ale tu padły między wierszami tam padły ze cztery herezje po drodze przy wykładaniu tego, jak my rozumiemy Jezusa. To jest standard, bo większość z Państwa tutaj obecnych jest nieświadomie heretykami, niechcący zupełnie, na skutek równie niechcąco nieprecyzyjnego nauczania naszych księży. My próbujemy to w seminarium jakoś ratować, ale to jest w ogóle porażka. Nie wiem, czy nie powinienem się wtrącić w tym momencie, jak uważacie? Nie, bo to są niuanse, ale poprawnie dogmatyczne rozumienie wcielenia jest między innymi takie, że człowieczeństwo jest integralne, to znaczy ono jest prawdziwe do końca, to znaczy to nie jest pół Bóg, albo Bóg, który jest przebrany za człowieka. Bóg, który się przetłumacza na człowieczeństwo ze wszystkimi konsekwencjami. I to człowieczeństwo jest do końca prawdziwe, łącznie z prawdziwością tego krzyku na krzyżu. Teraz pytanie, co to znaczy dla Boga, to znaczy czy jak daleko w Boga wchodzą przez ten rodzaj zjednoczenia ludzkich doświadczeń. Mogę Państwu zrobić eksperyment myślowy? Znaczy on z Wami zostanie na całe życie. To jest zrobienie poważnej krzywdy, więc musicie się świadomie na to zgodzić. Wyobraźcie sobie, że tak jak tu siedzicie, jesteście bogami teraz, nie? Bardzo doskonałymi bytami i tak dalej. I macie taką możliwość, że możecie wcielić się jednocześnie w Biedronkę. Jednocześnie stajecie się Biedronką. Pozostajecie kim byliście, stajecie się kim nie byliście. To jest Grzegorz Rysła, bo z Jansą mi się zawsze było. Czyli siedzicie sobie tu, słuchacie Strzelczyka. Jednocześnie Biedronką wciskacie się przeciskacie się między okiennicami, szukacie tam trochę cieplejszego miejsca. Teraz, czy Biedronka rozumie to, co ja tu mówię? Czy wy jako Biedronka rozumiecie, co ja tu mówię? Nie, tak? Bo Biedronka tam ma ten mózg taki trochę mniejszy. Ale gdybym rozdeptał was jako Biedronkę, to jakie mielibyście odtąd doświadczenie? Bycia rozdeptanym, którego normalnie w swojej naturze nie możecie mieć. I Orygenes w III wieku dochodzi do tego punktu, dokładnie tego, bo on pyta jeszcze dalej.
Jeżeli jeden z Trójcy przyjął na siebie ludzką naturę i w tej naturze cierpiał i umarł, to czyż może to nie dotykać Ojca? W tym momencie zawiesza. Stawia to pytanie i nie odpowiada. Bowiem teologowie wiedzą, kiedy się zatrzymać. Co nie znaczy, że filozofowie lecą jak ciby w ogień. Oczywiście. Natomiast oczywiście, że nie wchodzimy w te... Ja chciałbym uniknąć tego języka teologii wysoce spekulatywnego i wysoce zagmatwanego. Kwestia wcielenia, kwestia jak dalece pozostał Bogiem, stając się człowiekiem, jak dalece wyintegrował człowieczeństwo w bycie Bogiem, jest równocześnie Bogiem i człowiekiem. Dobrze. Przyjmujemy to tak, jak brzmi. Te konotacje są wpisane w te terminy. Jest Bogiem i człowiekiem. Zostawiamy to. Mnie ciągle chodzi o jedno. Mianowicie, będąc człowiekiem, jako Bóg, wchodzi najgłębiej, jak tylko można, bo głębiej się nie da, wchodzi w rzeczywistość cierpienia. Dlaczego? Dlatego, że cierpienie jest powszechnym, najbardziej dogłębnym ludzkim doświadczeniem. Ale teraz pytanie, czy jako Bóg musiał aż tak głęboko wejść? Tu jest kwestia głębi solidarności, głębi wejścia w ludzki świat. I myślę, że wcielenie jest tutaj radykalne. Jest radykalne i dlatego to ciągłe niebezpieczeństwo rozmijania się bądź z Bogiem w Chrystusie Jezusie, bądź z człowiekiem w Nim. Renan, wielki francuski pisarz, nie mógł dotrzeć do bóstwa. Zatrzymał się na człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. W całej Jego pełni, w całym Jego bogactwie, ale tylko na człowieczeństwie. Ariusz też się zatrzymał na człowieczeństwie. No, to jest tylko wyniesiony do godności Boga człowiek, do godności Syna Bożego i tak dalej. I tu ciągle to, że te błędy czy te zmagania mają miejsce, świadczy o tym, że Chrystus po prostu, Chrystus Jezus pozostaje ciągle poza zasięgiem jakichkolwiek naszych spekulacji, czy to teologicznych, czy filozoficznych, czy filozoficzno-teologicznych. Proszę księży, jeśli mogę na sekundkę, niechętnie się wtrącam, ale mogliśmy się domyślać, że taka dyskusja się nawiąże. Myślę, że z zainteresowaniem słuchamy. Natomiast chciałbym zapytać, proszę Państwa, czy ktoś w związku z tym, co do tej pory zostało powiedziane, chciałby zadać pytanie, chciałby się włączyć w tę dyskusję, dlatego że przypuszczam, że za chwilę będzie kontynuacja dotycząca cierpienia. Natomiast no, temat nie jest prosty, prawda? Jest to na pewno interesujące, więc chciałem tylko zapytać, czy taka forma, jak do tej pory, odpowiada? Czy słuchamy dalej z zaciekawieniem? Widzę raczej aprobatę, świetnie, więc bardzo proszę, oddaję głos teraz księdzu Grzegorzu. Jest. Znaczy, po pierwsze, ja nie do końca kupuję tą narrację, że cierpienie jest w tym wszystkim najważniejsze. To by oznaczało, że jak ktoś, nie daj Boże, jest szczęśliwy, zdrowy i jeszcze bogaty, nie daj Boże, i jeszcze ma, nie daj Boże, piękną żonę i kochające dzieci, to jest gorzej człowiekiem niż ktoś, kto umiera na raka. Nie kupuję tej opowieści. Po prostu na dzień dobry. Nie, no oczywiście, że tu mamy do czynienia z doloryzmem i wiemy, że są kapitalne teksty Tischnera
który kpi z takiego doloryzmu, to znaczy epatowania cierpieniem. Skoro ja cierpię bardziej, to jestem bardziej człowiekiem i bardziej umiłowany. Nie, nie w tym rzecz. Więc dlaczego w cierpieniu Chrystusa upatrujemy jakby klucz wcielenia, a nie w tym, że On przez prawie 30 lat nic nie robi w sensie zbawiania, tylko coś, że za krzesła czy tam coś, co On tam robił w ogóle, tak? Nic nie robi. Bóg przychodzi na świat i przez 30 lat zajmuje się tym, czym Państwo zajmuje się codziennie, to znaczy tym, co jest najbardziej w ogóle bez... wydaje się bez wartości, tak? Może to jest najważniejsze w ogóle. Że Bóg, jak się stał człowiekiem, to przez 33 lata się zajmował zbawianiem. Tak? A przez 30 lat robił to samo, co my. Wstawał rano, tam szedł do pracy, w ogóle wracał. Tak. Nic się nie działo, nudy. Dlaczego my zaraz lecimy do krzyża, do cierpienia i czy najbardziej radykalnym doświadczeniem człowieczeństwa jest, nie jest przypadkiem ta nuda właśnie, to znaczy to, że nic się nie dzieje. A to nie jest cierpienie? Niekoniecznie. To trochę zależy, jak się to przeżywa, nie? Bo to można oswoić. Tak? Dlaczego mamy wybrać jeden aspekt jako ostateczny? Natomiast, jeżeli chodzi o pytanie, czy musiał cierpieć? Nie musiał, oczywiście, że nie musiał. On nawet o tym przypowieść opowiedział. To jest taki, ja się muszę tym bawić. Znaczy, ja się lubię miotać, a jak się miotam bez tego, bez ograniczeń, to jest niebezpieczne dla szklanek i innych rzeczy, więc ja wolę mieć ten kabel przy sobie. Nie zabierajcie mi kabla. Wracam. Jest taka przypowieść o niegodziwych dzierżawcach winnicy, którą Jezus opowiada ewidentnie już świadom mocno, że zaczyna się robić koło niego gorąco i że sprawa robi się poważna. Nie wiem, czy Państwo pamiętają tą przypowieść, ale tam w którymś momencie ten pan winnicy, po tym jak obili, pozabijali jego sługi, postanawia posłać do dzierżawców swojego jedynego syna. Myślał bowiem, uszanują mojego syna. Nasza podstawowa narracja pod tytułem ojciec wysyła syna na śmierć jest niezgodna z tym, co sam Jezus mówi o tym, jak to przeżywał, jak to widział. Bo Jezus mówi o tym, że ojciec wysyła syna do nas z założeniem uszanują mojego syna. W związku z tym, jak my się pytamy, czemu Jezus ląduje na krzyżu, nie powinniśmy się zwracać w stronę Ojca, tylko do lustra. Bo wyjaśnienie tego, dlaczego Jezus wylądował na krzyżu, to jest też my. No tak, ale przecież. Przecież my oczywiście wszyscy zmierzamy do tej cudownej stabilizacji, która ma eliminować różnego rodzaju zgrzyty, kulminujące cierpienie. Co jest tak bardzo ludzkie oczywiście. Zmierzamy do pewnego uładzania nieustannego naszych relacji, ale one w taki czy inny sposób nie dają się uładzić, nie pozwalają się uładzić. Jest jakaś dawka ogromnego konfliktu i ten konflikt prędzej czy później wybucha. I my wiemy, że tak jest. To, że ci winnicy, do których posłał syna, że go uszanują, oni też zmierzali do stabilizacji, do uładzenia, do porządku pewnego. My ciągle sobie narzucamy różne porządki. Chcemy wszystko mieć pod kontrolą. I teraz to jest tak bardzo ludzkie, arcyludzkie. W tym wszystkim jest jakieś dążenie wpisane w nasze geny, dążenie do porządku. I to jest oczywiste. I tutaj nikt nie szuka cierpienia, nikt nie usiłuje za wszelką cenę cierpieć. Ono po prostu jest. Siłą rzeczy. Siłą bycia tym, kim jest człowiek.
jako stworzenie. Leibniz mówił o złu metafizycznym, o złu fizycznym i o złu moralnym. I to jest coś, co jest po prostu wpisane w kondycję człowieka, jako stworzenia. Nie ma takiej możliwości, żeby umknąć rzeczywistości bólu, rzeczywistości cierpienia. Natomiast nie jest to na zasadzie poszukiwania, nie jest to na zasadzie inspirowania się cierpieniem. W ogóle cierpienie nie inspiruje. Cierpienie jest. W ogóle cierpienie nie zbawia. Byłby to szczyt doloryzmu, byłby to szczyt sadomasochizmu. No ale ono jest. I trudno byłoby tą jego rzeczywistość w taki czy inny sposób otamować, czy w taki czy inny sposób próbować uczynić, sprowadzić do niebytu. Jest. I tutaj myślę, że wejście Chrystusa w świat ludzi, stanie się człowiekiem, było przede wszystkim wpisaniem się w rzeczywistość cierpienia, ale mało tego, było rozbijaniem tych nieustannych schematów, jakie człowiek sobie narzuca. Tak jak to z tym synem, który miał być posłany, tak? On tam, uszanują mojego syna. Nie uszanowali. Dlaczego? Dlatego, że jego obecność, jego wejście rozbiła ten schemat, który tam się już wytworzył. Podobnie w wypadku Chrystusa. Dlaczego on piętnuje bogaczy? Resentyment? Zazdrość? Nie. Właśnie to dążenie do zamkniętego, doskonale szczelnego świata. Bogactwo dlatego, że zamyka, że dokonuje zawężenia i jakiegoś zamknięcia świata we wzajemnych niszczących się w gruncie rzeczy relacjach. I dlatego Chrystus dokonuje, znowu rozbija pewien schemat. Znowu dokonuje jakiejś takiej wewnętrznej eksplozji tego wszystkiego. Dlaczego oni go nienawidzą wszyscy? Nie wszyscy. Ja się boję, że z tego rozbijania schematów też się może zrobić schemat. To znaczy, że będziemy tak wprawdzie hipstersko, ale jednak schematyzować. No to też może być, tak? Może być, oczywiście. Znaczy, to też jest niebezpieczeństwo. Cały problem jest taki, czy my jako kryterium przyjmujemy to, co zostało zapamiętane, to, co możemy w miarę historycznie zrekonstruować z wydarzeń, a coś jednak możemy, czy też kryterium staje się właśnie systemowość. Obojętnie, czy antysystemowa systemowość, czy prosystemowa systemowość, obojętnie. No to są zawsze systemowości. Nie, tam jest jakaś historia od początku. Chrześcijaństwo naprawdę próbuje się utrzymać przy tej historii. Tam coś się powydarzało, on czegoś naucza i tego się próbujemy z biedą trzymać. Nie wszyscy go nienawidzili, nie wszyscy go lubili, nie wszyscy go rozumieli, nawet spośród jego uczniów. No tak, no rodzina uznała, że jest psychicznie chory. Odszedł od zmysłów. No tak, no to co to znaczy odszedł od zmysłów? Coś jest nie w porządku z chłopem. Znaczy nie wiadomo, nie, bo to, uwaga, bo tam dosłownie tekst mówi... Nie, ja od razu zaznaczam. Ignorance sum et idiota w tej kwestii. Proszę go powstrzymać, mówiono bowiem odszedł od zmysłów, więc nie wiadomo, czy rodzina mówiła, czy inni mówili. To jest akurat w Grece kompletnie niejasne. Ale wracając do kwestii fundamentalnej. Cierpienie jest i nikt go nie usuwa i krzyk Jezusa na krzyżu jest. Tylko pytanie brzmi tak.
Oczywiście doświadczenie Jezusa na krzyżu o tyle jest krańcowe i determinujące dla całej reszty, że to jest ostatnie doświadczenie. On potem umiera, nie ma następnych doświadczeń. To tu jest koniec. Natomiast czy przez ten sam fakt cierpienie mamy brać jako absolutny moment determinujący dla rozumienia całości tego wydarzenia i dla sposobu rozumienia człowieka, tu niekoniecznie się zgadzam. Natomiast jest drugi wątek, niezwykle ciekawy, bowiem w pewnym momencie w historii teologii pada pytanie, czy Bóg stałby się człowiekiem, gdyby człowiek nie był zgrzeszny? Bo my mamy podstawową narrację pod tytułem... Myślę, że tak. A byłoby wtedy takie cierpienie? Tego to ja nie wiem, ale tutaj chodzi o, że Bóg nie stał się człowiekiem dlatego, że zresztą mamy przecież w orędziu wielkanocnym Felix Kulpa, błogosławiona wina, która sprowadziła tak kwetalem actantum meruit habere redemptorem, która takiego Zbawiciela sprowadziła na ziemię, tłumacząc tak siermiężnie. Tak, grzech był błogosławioną winą, bo Bóg wszedł w ludzkość. Stał się człowiekiem, gdyby nie było grzechu, też by wszedł. Bo to jest poszerzenie, to jest jakaś eksplozja w łonie ludzkości. To jest jakiś moment wydobycia z człowieka jakichś nowych, nieprzeczuwanych treści. I on by się stał. Tak ja uważam. Chyba teolodzy też tak. Franciszkańscy. A czy są wspaniali? To jest jeden punkt napięcia pomiędzy teologią franciszkańską a dominikańską, mianowicie jak Tomasz dochodzi do tego pytania, święty zresztą, w XIII wieku, to mówi tak. Pytanie jest ciekawe, ale historia podziała się tak, jak się podziała, w związku z tym to pytanie odkładamy, bo nie ma sensu go rozważać. I mamy tylko jedną wersję historii, tą z grzechu. I tu przycina. Natomiast tradycja franciszkańska z Bonaventurą i później następnymi teologami franciszkańskimi mówi tak. Gdyby się powiedzieli, że to grzech sprowadza wcielenie, to znaczy, że grzech ma moc modyfikowania w ogóle planów Bożych, co jest niemożliwe. W związku z tym wcielenie musiało być założone od początku. I dopiero jak przyjmiemy takie założenie, to rozumiemy akt stwórczy. Bo jeżeli wtedy Bóg mówi, uczyńmy człowieka podobnego nam, to stworzenie jest tak naprawdę stworzeniem sąsiada dla Jezusa. A wzorcem człowieczeństwa jest to jedno człowieczeństwo, które Bóg dla siebie zamierzył, a my jesteśmy zrobieni pod to, pod ten wzór. Jest bardzo ciekawy wątek, mało eksploatowany w teologii, właśnie dlatego, że w pewnym momencie hegemonia dominikańskiej teologii była prawie że absolutna. No tak, ale grzech i tak miał miejsce. Tak, no właśnie. I w wyniku grzechu dokonała się jakaś destrukcja człowieczeństwa. Oczywiście jak daleko ona poszła, różni teolodzy i różne wyznania chrześcijańskie różnie odpowiadają, luteranie inaczej, kalwini inaczej, katolicy inaczej i tak dalej, nieważne w tej chwili. Luter mówi, że człowiek jest do końca zepsuty, radykalnie zepsuty, właściwie no tak Kalwin, ale Luter też, że tam już nic nie zostało, nie ma żadnej jasności, cała natura jest dogłębnie skorumpowana przez grzech pierworodny, prawda? Jesteśmy całkowicie wyniszczeni, także nie możemy w żaden sposób zapracować na swoje zbawienie, prawda? Zbawienie polega na tym, że natura ta zgniła do cna, zostaje okryta płaszczem zasług Chrystusa, przykryta. Bóg jej nie widzi po prostu. Ale tam się nic nie da zreperować, tam się nic nie da poprawić. Nieistotne. W każdym bądź razie samo zepsucie grzechowe sprawiło, że człowiek popadł
no w różnego rodzaju, mówiąc tak delikatnie, niedyspozycje. Czyli popadł w sytuację cierpienia. Tego cierpienia, którego ksiądz Grzegorz tak jakoś nie za bardzo chce przyjąć. Nie wiem, czy ono uwiera teologię aż tak bardzo. Pytanie chciałby zadać ksiądz Tomasz, jeśli księża pozwoli. Ja chyba bardzo proszę. Nie wydaje mi się, że nie chciał przyjąć tego, że cierpienie jest jednym z istotnych doświadczeń człowieka, tylko nie uważam, że należy cierpienie uznawać za ober experience, tak? za hiperdoświadczenie. Ono jest jednym z. W związku z tym, jeżeli Państwo nie cierpicie chwilowo, to nie musicie mieć z tego powodu poczucia winy, moim zdaniem. Poczekamy na jakąś alternatywę w takim razie cierpienia. A teraz pytanie księdza Tomasza. Ja księżą nie dam tak uciec prosto od tego cierpienia, bo tutaj tak sobie myślę, doświadczenie, bo to jest wielka dyskusja, powiedzmy sobie, wiekowa, co zrobić z cierpieniem, jak sobie z nim poradzić. Ja bym się odniósł tak do jednej rzeczy, że w tej rozmowie na temat cierpienia podkreśliłbym jeszcze jedną rzecz, że nie jedynym cierpieniem jest cierpienie fizyczne. To też tu gdzieś chyba trzeba podkreślić, bo jeszcze brak miłości też jest cierpieniem. I też bym jeszcze dopowiedział, nie wiem, czy księża się zgadzają, że też takim radykalnym doświadczeniem człowieka jest właśnie miłość. Szczególnie ta miłość, do której Chrystus wzywa w Ewangelii, choćby nawet nieprzyjaciół. A z drugiej strony chcę księży zapytać o taką rzecz, bo człowiek ma takie doświadczenie cierpienia, no różne. No, najmocniej myślę, że wychodzi tutaj to doświadczenie fizyczne. Doświadczenie śmierci, choroby, umierania i tak dalej. I teraz tak, człowiek w obliczu cierpienia naturalnie szuka pocieszenia, jakkolwiek. Naturalnie szuka jakiegoś wytłumaczenia. No każdy z nas pyta, dlaczego ktoś cierpi, ktoś zachorował, szukamy pocieszenia, szukamy jakiegoś słowa, które by nam to wytłumaczyło. I teraz mi się wydaje tak, nie wiem, czy się księża zgadzają, ale to jest cała wasza dyskusja, no nie was tak personalnie, ale dyskusja i filozofii, teologii i historii, że szukano tej odpowiedzi. I tak też myślę nad tą odpowiedzią i tak mi się teraz nasunęła ta sprawa Wielkiej Soboty, że nie wiem, czy my kiedykolwiek znajdziemy odpowiedź na to pytanie, dlaczego, czy jedyną odpowiedzią nie jest cisza. A jeżeli cała właśnie nasza myśl no, zmierza w jakiś kierunku, żeby wytłumaczyć, czym jest to cierpienie, to moje pytanie jest, czy to wytłumaczenie jest pocieszeniem. Bo jednak każdy człowiek w momencie cierpienia no, szuka wytłumaczenia, ale też szuka pocieszenia. I myślę, że tego cierpienia nie możemy tak zawiesić w próżni, w oderwaniu od czegoś jeszcze więcej. Wy tutaj już żeście to bardzo mocno podkreślili, coś, co nastąpiło po cierpieniu w życiu Chrystusa, po śmierci. Ale ciągle szukamy tego pocieszenia, tego wytłumaczenia, bo myślę, że wobec krzyża i teolog, i filozof no chyba tylko może zamilknąć. Bo myślę, że jedno i drugie, jedna i druga droga no, prowadzi do tego, że człowiek, no nie wie, mamy pytania, z którym możemy przyjść do krzyża, ale czy rozum, czy powiedzmy, czy cokolwiek nas przeprowadzi przez ten moment, no myślę, że nie. Myślę, że tu jest linia zupełnie inna, linia wiary, którą też jakoś chciałbym otworzyć. Ale to pytanie takie, jak księża do tego podchodzą? No bo szukamy pocieszenia, szukamy jakiegoś słowa odpowiedzi, dlaczego? To znaczy tak. Ksiądz Grzegorz kilka razy zasugerował, czy jakoś tam wprowadził taką uwagę, że przecież nie wszyscy tu cierpią, prawda? Że ci, co nie cierpią, to w takim razie co? Źle czy dobrze? Cierpienie oprócz tego, że jest, to jest też możliwością. Jeżeli ktoś nie cierpi, to możliwe, że będzie, że to cierpienie stanie się jego udziałem. To jest możliwość. To jest jakaś możliwość.
bardzo, bardzo realna, bardzo dla każdego człowieka w zasięgu ręki. To nie jest tak, że ktoś jest happy absolutnie. I teraz tak, my tutaj Tomek mówił o Wielkiej Sobocie. Tam jest taki artykuł wiary w wyznaniu apostolskim. Zstąpił do piekieł. Prawda? Do otłani, do Szeolu. Do piekieł, do Szeolu. Czyli gdzie? Tam, gdzie wszelkie relacje są zerwane. Tam, gdzie człowiek doświadcza najgłębszej, najbardziej bolesnej samotności. Relacje z Bogiem, z bliźnimi są zerwane, Szeol. I tam wstępuje Chrystus. Po co? Żeby odbudować relacje, żeby przywrócić. Bardzo ładnie mówiła Adrienne von Speyer, taka mistyczka, którą odkrył Hans Urs von Balthasar. Mówiła tak, że nawet gdybyśmy się do Chrystusa odwrócili plecami, to i tak Go znajdziemy przed sobą. Piękne. Więc w co wszedł Chrystus? W te możliwości bólu, cierpienia, które przed każdym z nas są, które są w nas wpisane. Gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, w jakiejkolwiek sytuacji, w sytuacji Szeolu, w sytuacji przekleństwa, samotności, odejścia, bólu, kogo tam spotkamy? Chrystusa. I to jest, myślę, jakiś głęboki trop wcielenia, głęboki trop stania się Boga człowiekiem. Prawda? Gdziekolwiek byś, w jakiejkolwiek byś się nie znalazł sytuacji odtrącenia, strącenia, sytuacji zdiabolenia, tam znajdziesz Chrystusa. I stąd Jego śmierć na krzyżu. I stąd samotność, i stąd eksklamacja, i stąd wstąpienie do Szeolu, do otchłani, czy jak to tam nazwiemy, prawda? Tylko że wstąpienie następuje po to, żeby wyprowadzić. To znaczy, tak samo Państwo znajdziecie Chrystusa w doświadczeniu szczęścia, radości, pokoju i zadowolenia. Bo On tam wszędzie siedzi. Tak? To znaczy, w każdym ludzkim doświadczeniu. I cierpienie wcale nie jest w tym uprzywilejowane. A ja myślę właśnie, że jest. W cierpieniu doświadczamy nieraz bardziej samotności, bardziej jesteśmy skłonni się zwracać ku desperacko pocieszeniu. Jak nam jest dobrze, to się nie zwracamy. Bo wydaje nam się przez chwilę, że jesteśmy absolutnie samowystarczalni. A to jest sytuacja raczej psychologiczna, a nie kwestia wcielenia. Chrystus jest przy nas obecny w szczęściu tak samo, solidarnie, jak w sytuacji głębokiego nieszczęścia. Tylko jak jesteśmy w desperacji, to ze względu na to, że szukamy, jak tonący brzytwy się chwyta, to jesteśmy w stanie nawet zwrócić się do Jezusa. Jak człowiek jest w głębokiej desperacji, to nawet Chrystusa jest w stanie uwierzyć. Jak jest szczęśliwy, to gorzej. To nie chodzi o dyspozycję psychiczną, tylko chodzi o rzeczywistą obecność tam Chrystusa. Czyli gdzie indziej Go nie ma? Ale rzeczywiście, że jest. Dlaczego? Ale może w tych sytuacjach szczęścia, które bardzo miejscami powierzchowne bywa, tam wcale On nie musi być. Być może, że jest, ale nie musi być. Natomiast w sytuacji zdruzgotania, sytuacji pogubienia się, Jego obecność jest właśnie cudem. Myślę, że tam jest właśnie cudem. W szczęściu. No, niech sobie tam jest. No ale to wtedy idziemy, niestety wracamy do religii. Znaczy wracamy do religii, która ma być systemem pocieszenia. Bóg ma być tam, gdzie ja go potrzebuję, tam, gdzie ja go mniej potrzebuję, bo sobie radzę, to on już nie.
on jest zbędny. Dokładnie to ksiądz powiedział przed chwilą. No nie do końca, nie do końca. Bo tutaj w tej obecności nie chodzi o pocieszenie, tylko chodzi o ocalenie, o ratunek. Pocieszenie niekoniecznie musi być ocaleniem. Pocieszenie może być bardzo powierzchowne i chwilowe, tymczasowe. Natomiast chodzi o ocalenie, o wyzwolenie, czyli o jakąś sytuację no, niejako nowego stworzenia. A to jest chyba sprawa poważniejsza niż kwestia pocieszenia. Oczywiście, że religia może, czy ta perspektywa religijna może stać się perspektywą pocieszeń. No ale to jest tak bardzo ludzkie, arcyludzkie. Natomiast tutaj nie mamy do czynienia z religią, tylko mamy do czynienia, wedle tego rozróżnienia Bartowskiego, mamy do czynienia z wiarą, z rzeczywistością wiary, która jest jakąś postawą wobec świata, wobec skomplikowanej bardzo tkaniny naszej rzeczywistości. No to pocieszenie, ja nie wiem, czy jest tak istotne i czy rzeczywiście było pocieszenie. Nie wiem, bo to były księdza tezy, więc nie wiem, co do końca chodzi w księdza tezach, ale ja będę się upierać przy jednej rzeczy. Że jeżeli Bóg jest Bogiem, właśnie w taki skandaliczny sposób, to On jest obecny przy mnie nie tylko wtedy, kiedy ja dojdę do momentu, że uznam, że Go potrzebuję. On jest obecny. Ja między innymi dlatego nie kupuję tej narracji o cierpieniu w tej formie, że ona moim zdaniem sprowadza nas z powrotem do tego, że ja mam pewne potrzeby, które tylko Bóg może zaspokoić i ja Go wtedy potrzebuję. Ja nie wiem, czy wszeolusi, co byli, Go potrzebowali. Nie sądzę. Oni niczego nie potrzebowali. Byli w stanie hibernacji, nazwijmy to tak, hibernacji duchowej, czy jakiejś dogłębnego snu. Oni nie potrzebowali Chrystusa. Po co ta pola? Coś mi się zdaje, że to kolejna herezja Leszku. Chciałem powiedzieć, ja się poddaję, bo ja nie wiem, co się tam działo w Szaulu. Ale na pewno nie potrzebowali Chrystusa. Nie wiem tego. Mam taką prośbę księża, ponieważ ksiądz Andrzej wypowiedział też pytanie, bardzo o to proszę. Trzecia teoria będzie teraz. Nie, absolutnie nie. Ja tak jestem filozofem, ale nie chcę tego w żaden sposób wykorzystać, żeby kogokolwiek nie stanę ani przy nikim, ani przeciwko nikomu. Natomiast przysłuchuję się temu z ogromną satysfakcją, taką, jak to nazwę, zawodową może. Ponieważ ja jestem takim filozofem trochę innym niż Leszek. Jestem bardziej logikiem, przyrodnikiem i bardzo często mówię, jest to jedna z tez, którą głoszę, którą przekazuję też moim słuchaczom, że istotą wszelkiej dyscypliny naukowej właściwie jest stawianie pytań. Natomiast odpowiedź to jest drugorzędna sprawa. Można sobie nawet teoretycznie wyobrazić dyscyplinę naukową, która nie daje żadnych odpowiedzi. A teraz stawia pytania i to wystarczy, żeby taką dyscyplinę uznać za naukową i żeby ona miała wartość.